Siemanko skillowcy, z tej strony Emulate i witam Was na oficjalnym kanale Valorant Polska. Dzisiaj przygotowałem dla Was poradnik na temat mouse gripów i serdecznie Was na niego zapraszam. Na początek wytłumaczymy sobie, czym w ogóle jest mouse grip, następnie omówimy sobie różne typy, potem przejdziemy do tematu powtarzalności chwytu, a na sam koniec odpowiemy sobie na pytanie, który z chwytów jest najlepszy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest mouse grip. Mouse grip to po polsku nic innego jak chwyt myszy. Nie trzeba tutaj być wybitnym naukowcem, żeby domyślić się, że termin ten odnosi się do sposobu, w jaki wasza dłoń i palce spoczywają na myszce. Prawdopodobnie jesteś nawet w stanie ułożyć swoją dłoń w wygodny dla ciebie sposób w powietrzu, bez udziału myszy. Nie ma w tym nic dziwnego. Każdy ma jakiś swój naturalny układ dłoni, który jest dla niego najbardziej komfortowy. W końcu pamięć mięśniowa jest bardzo ważna przy użytkowaniu tych samych przedmiotów przez dłuższy okres czasu. Jeśli używasz myszki przez wiele miesięcy lub nawet lat, twoja dłoń wyrobiła i przyzwyczaiła się już do chwytu, czyli z angielskiego właśnie do gripu. Oczywiście każdy robi to odrobinę inaczej i jest to kwestia bardzo indywidualna. Dzieje się tak, ponieważ naturalny chwyt i wygoda każdej osoby są subiektywne. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu, który mógłby zadowolić każdego. Ale gracze zwykle używają trzech głównych chwytów. Tak jak przed chwilą wspomniałem, istnieją trzy podstawowe chwyty trzymania waszej myszy w dłoni. Palm grip, claw grip oraz finger grip. Każdy z nich poza układem dłoni na gryzoniu różni się również możliwościami, jakie daje. Na przykład jeden z nich pozwala na większą dynamikę ruchów, a inny wspiera precyzję. W tym materiale omówimy sobie wszystkie te chwyty, a także wymienimy ich mocne oraz słabsze strony. Istnieją również typy hybrydowe, które są połączeniem dwóch głównych stylów. Być może, jeśli nie rozpoznasz u siebie żadnego z trzech głównych typów chwytów, to właśnie któraś z tych hybryd okaże się twoim naturalnym i najwygodniejszym ułożeniem. Zacznijmy od palm gripu. Jest to najczęściej używana forma chwytu myszki. Szacuje się, że używa jej nawet około 50% graczy. Jest to również najwygodniejsza i najbardziej naturalna forma chwytu, czemu być może właśnie zawdzięcza swoją popularność. Jak widzicie na zdjęciu, ten chwyt myszy prezentuje się następująco. Praktycznie cała dłoń spoczywa w zrelaksowany sposób na myszce. Dolna część dłoni swobodnie opiera się na myszce, częściowo dotykając podkładki. Kciuk i mały palec odpowiadają za trzymanie boków myszy, natomiast palce środkowe spoczywają na gryzoniu. Występują tutaj dwie różne kombinacje układów palców środkowych na myszy. Pierwsza z nich prezentuje się następująco. Palec wskazujący spoczywa na lewym przycisku myszy oraz odpowiada za użycie scrolla. Palec środkowy odpowiada za prawy przycisk myszy, natomiast palec serdeczny i mały trzymają mysz z prawej strony. W drugim rodzaju palm gripu palec wskazujący ponownie spoczywa na lewym przycisku myszy, środkowy na scrollu, natomiast palec serdeczny na prawym przycisku myszy. W palm gripie przyciski wciskane są całą powierzchnią palców. Ten typ chwytu uważany jest za najwygodniejszy dla dłoni, lecz zapewnia odrobinę gorszą kontrolę. Umożliwia wykonywanie dużych ruchów całym przedramieniem oraz małych nadgarstkiem. Zapewnia największą szybkość przesuwania myszy po podkładce, przez co jest polecany dla graczy z niską czułością celowania. Sprawia wrażenie, że mysz jest przedłużeniem twojego ramienia, co w naturalny sposób promuje celowanie poprzez ruchy przedramieniem i stawem łokciowym. Przy większym opanowaniu zapewnia dużą płynność ruchów celownikiem. Wadą palm gripa jest mniejsza precyzja podczas małych, precyzyjnych mikroruchów myszą. Przy dłuższych sesjach można zacząć odczuwać napięcie, a nawet ból w ramieniu i jego stawach. Palm grip nie jest idealny do szybkich, precyzyjnych mikroruchów takich jak flickshoty, a ramię i łokieć mogą być potrzebne, szczególnie w przypadku ruchu pionowego. Przejdźmy teraz do claw gripu. Elementem charakterystycznym tego chwytu jest to, że układ dłoni i palców przypomina szpony ptaka trzymającego swoją zdobycz. Na pierwszy rzut oka widać już różnicę w stosunku do palm gripu. Dłoń jest nieco uniesiona ponad mysz i wygięta w lekki łuk. Jak widać, dłoń nie spoczywa naturalnie całą powierzchnią na myszy, co może dawać sygnał, że ten chwyt jest nieco mniej komfortowy i wygodny. W tym przypadku jedynie kilka punktów ma styczność z gryzoniem. Istnieją dwie podstawowe wariacje tego chwytu, 6-punktowa i 5-punktowa. Tak jak widać na załączonym zdjęciu, w opcji 6-punktowej tymi punktami są opuszek kciuka trzymający lewą część myszy, wskazujący spoczywający na lewym przycisku myszy, palec środkowy spoczywa na prawym przycisku myszy, a palec serdeczny i mały trzymają prawy bok myszy. Dla lepszej kontroli nad myszą dolna część śródręcza spoczywa na końcu grzbietu myszki. W opcji 5-punktowej wszystko jest dokładnie tak samo, poza tym, że dolna część śródręcza nie dotyka myszy. Przyciski wciskane są opuszkami palców. W tym typie gripu ruchy i celowanie odbywają się głównie za pomocą nadgarstka, a co za tym idzie, jest on bardziej popularny wśród graczy z średnią lub wyższą czułością celowania.
Jego zaletami są duża kontrola nad myszką, precyzja przy mikroruchach i szybkie wciskanie przycisków. Natomiast wszystko to odbywa się, tak jak wcześniej wspomniałem, kosztem wygody i komfortu. Z uwagi na swoją charakterystykę, przy dłuższych posiedzeniach może być męczący i powodować bóle w dłoni i nadgarstku. No i przechodzimy sobie do trzeciego z podstawowych gripów. Jest to chwyt pośredni pomiędzy dwoma wspomnianymi wcześniej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że umożliwia on poruszanie myszy nie tylko za pomocą przedramienia i nadgarstka, ale również przy pomocy samych palców. Jest to chwyt pośredni, ponieważ jak sami widzicie na zdjęciu, dłoń spoczywa raczej płasko, jak w przypadku palm gripa, natomiast ma ona ograniczony kontakt z myszą, tak jak w przypadku claw gripa. Występuje on w dwóch odmianach. W pierwszej wersji, bardziej zbliżonej do claw gripa, tylko niewielka część palców znajduje się na przyciskach myszy. Reszta dłoni, podobnie jak w claw gripie, pozostaje bez kontaktu z gryzaniem. Natomiast mimo wszystko dłoń nie jest uniesiona i wygięta w górę. W drugiej wersji, której już bliżej do klasycznego palm gripa, tak jak widzicie, już znaczna część palców spoczywa na grzbiecie myszy. Chwyt ten, choć nieczęsto spotykany, jest dosyć uniwersalny. Ruchy wykonywane są głównie przez palce oraz nadgarstek. Końce palców odpowiadają za wciskanie przycisków myszy. Dzięki swojej uniwersalności i możliwościom, które oferuje, może być on używany zarówno przez graczy, którzy posługują się niską czułością celowania, jak i przez graczy, którzy preferują nieco wyższą czułość celowania. Dogodność sterowania myszą za pomocą samych palców pozwala na sporą kontrolę i szybkość ruchów. Chwyt ten nie jest tak nienaturalny dla dłoni jak claw grip, przez co jest też wygodniejszy i mniej męczący przy dłuższych sesjach. Dzięki swojej szybkości sprzyja flickshotom. Natomiast mimo swojej uniwersalności jest on dosyć trudny do opanowania. I z racji na swoją raczej luźną naturę, chwyt ten może powodować kłopoty z powtarzalnością ruchów, co w przypadku gier FPS jest kluczowym czynnikiem. Niezwykle ważną kwestią w przypadku gripów, tak jak zresztą w wielu kwestiach związanych z FPS-ami, jest powtarzalność. Warto, by wasza dłoń spoczywała na myszce w miarę możliwości zawsze w ten sam sposób. Idealnie byłoby dojść do poziomu, na którym minimalne, niewłaściwe ułożenie dłoni na gryzoniu będzie przez ciebie wyczuwalne już podświadomie i intuicyjnie. Pamiętaj o tym, że pozytywną konsekwencją powtarzalności w tym zakresie jest precyzja twoich ruchów, a co za tym idzie, lepsze i dokładniejsze celowanie. Mówiąc prościej, jeśli dzień w dzień pracujesz nad tym, żeby twoja dłoń spoczywała codziennie tak samo na myszce, to przekłada się to pozytywnie na pamięć mięśniową, odtwarzanie i powtarzalność ruchów. A co za tym idzie? Lepsze celowanie. Mimo wszystko, nie jest to łatwa sztuka, dlatego warto się wspomóc różnymi technikami. Ja na przykład wypracowałem sobie procedurę i robię to w ten konkretny sposób. Najpierw łapę mysz kciukiem oraz małym palcem i niejako ściskam mysz dla pewniejszego chwytu. Robię to tak, żeby dolna część śródręcza opierała się lekko na myszy i zapewniała jeszcze pewniejszy chwyt. Następnie pozwalam palcom środkowym opaść na mysz. Wskazujący układa się naturalnie, palec środkowy zawsze swoją lewą stroną delikatnie dotyka scrolla, a palec serdeczny obejmuje mysz z prawej strony. Dbam o to, żeby mieć poczucie, że palce zewnętrzne i mysz znajdują się w jednej wertykalnej osi. Na tym etapie uginam lekko palce środkowe, wskazujący wskazuje na wprost, natomiast środkowy i serdeczny są lekko zrotowane w lewą stronę. Palec serdeczny w ostatecznym uchwycie trzymany jest praktycznie z przodu myszy. W taki sposób osiągam pewną hybrydę pomiędzy palm gripem a claw gripem. Warto, abyście i wy stworzyli sobie taką procedurę, która pomoże wam osiągnąć maksimum powtarzalności. Porobicie tak 2 tygodnie, a potem sami zauważycie, że dłoń już samoistnie układa się powtarzalnie. A jeśli coś będzie nie tak, to natychmiast intuicyjnie to wyczujecie. Wtedy przydatna okaże się procedura, dzięki której w mgnieniu oka powrócicie do waszego idealnego ustawienia. Czy jest jakiś chwyt, który jest najlepszy? Tutaj od razu na wstępie rozwieję wszelkie wątpliwości. Nie ma najlepszego ani właściwego sposobu trzymania myszy. Jeśli nie masz problemów z bólem lub w miarę sensownym celowaniem przy obecnym uchwycie, nie powinieneś próbować tego zmieniać. Niezależnie od tego, czego używają profesjonaliści. Wybierz to, co odpowiada tobie personalnie najbardziej i nie staraj się na siłę wzorować na nikim. Jeśli używasz palm gripa, a twój idol claw gripa i wydaje ci się, że jeśli zmienisz chwyt, to będziesz tak dobry jak on, no to niestety nie tędy droga. Zobacz, że na profesjonalnym poziomie jest wielu zawodników, a ich chwyty różnią się między sobą, a mimo to każdy z nich doszedł na szczyt. Oczywiście możesz spróbować innego chwytu i być może poprawi to twoje wyniki. Spróbować nigdy nie zaszkodzi.
Natomiast jeśli zauważysz, że zmiana chwytu na nowy sprawia, że nie czujesz się komfortowo, nie jest on dla Ciebie naturalny i więcej myślisz o tym, jak właśnie powinieneś trzymać swoją mysz, a nie o tym, co dzieje się przed Twoim celownikiem i na mapie, to być może dobry sygnał, żeby wrócić do starego, naturalnego chwytu i zacząć rozwijać i szlifować inne umiejętności, które pomogą Ci być lepszym zawodnikiem. Oczywiście należy też pamiętać o tym, że komfort i wygoda nie zawsze oznaczają najlepsze możliwe wyniki. Jeżeli Twój obecny chwyt nie działa na Twoją korzyść, nie jesteś zadowolony ze swoich rezultatów i czujesz, że jest to przyczyną Twoich gorszych występów, to spróbuj coś zmienić, korzystając z porad zawartych w tym materiale. Mam nadzieję, że po tym odcinku jesteście w stanie zdefiniować swój styl chwytania myszy. A być może jeżeli robiliście to w kompletnie inny sposób, który czuliście, że jest nieefektywny, to ten materiał da Wam możliwość próbowania nowych rzeczy, nowych chwytów i poprawi Wasze osiągnięcia w świecie Valorant. No i na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, a ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!